Jestem w Turcji już prawie miesiąc. Dostałam pierwsze rachunki za prąd, za wodę. Dlatego dzisiaj mogę Wam powiedzieć, ile mnie to tutaj wynosi. Jeśli chodzi o sam prąd, ja już poruszałam tę kwestię w poprzednich filmach. Tutaj ten prąd jest naprawdę dla mnie, przeliczając na złotówki, dużo tańszy niż to, co płaciłam w Polsce. Ja w pierwszym vlogu, jaki chyba wrzuciłam na ten kanał, pokazywałam, że u teściowej właśnie te rachunki za prąd tam za miesiąc przy trzech dorosłych osobach były niskie. Bo to było chyba jakieś, nie wiem, 40-50 zł. I słuchajcie, trzy miesiące mieszkania u teściowej te rachunki w zasadzie utrzymywały się na tym samym poziomie. I byłam ciekawa, jak duże rachunki za prąd będę miała właśnie tutaj u siebie nad morzem. Jedyna różnica pomiędzy moim zużyciem w Polsce a tutaj jest to, że w Polsce używałam zmywarki na dwie osoby, więc załączaliśmy ją tam raz dziennie, czasem raz na dwa dni. Natomiast tu w Turcji nie mam u siebie zmywarki, natomiast mam boiler. Tutaj grzanie wody właśnie jest boilerem i wydaje mi się, że boiler pobiera dużo więcej prądu niż tak naprawdę zmywarka. Dlatego spodziewam się, że te rachunki generalnie będą wyższe, zależy jak będę bardzo dużo dogrzewała wody i zużywała. I teraz tak, ostatnie moje rachunki w Polsce to były w tamtym roku i to było mniej więcej jakieś 140-150 zł na miesiąc przy dwóch osobach. Natomiast to, co dostałam tutaj, a ja myślę, że pokażę Wam kawałek tej faktury. Tutaj nie musicie się sugerować tym, że ta faktura ma odczyt jakby pierwszy od marca do lipca, dlatego że tutaj właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, my uzyskaliśmy iskan do tego mieszkania niedawno i dopiero po jakimś czasie mogliśmy zarejestrować na siebie prąd i wodę. Dlatego odczyty pierwsze z licznika będą dość wczesne. Jakkolwiek my na przykład przyjechaliśmy tutaj dopiero 25 czerwca. I na ten przykład tutaj mamy fakturę za prąd. I tutaj pierwszy odczyt oni tam podają marzec, nas tu w marcu nie było. Przyjechaliśmy dopiero w czerwcu, 25 czerwca i odczyt jest do lipca 15. Tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że oni jeszcze przed tym marcem biorą jakiś tam odczyt licznika, dlatego że tutaj jest to dość takie skomplikowane i że nie mam jeszcze tej klarowności właśnie, kiedy była rejestracja prądu, wody na nas i tak naprawdę ile dokładnie jest w tym okresie rozliczeniowym, więc będę sugerowała się tutaj właśnie zużyciem. Dlatego Wam też będzie łatwiej odnieść się do tego zużycia. W Turcji też mają różne taryfy tego prądu i w zasadzie chodzi o to, jakie jest końcowe zużycie i ile tak naprawdę mam do zapłaty. Ja zużyłam tutaj prądu 230 kWh i to mi dało 210 tysięcy lir. 210 tysięcy lir po obecnym kursie, kiedy lira jest gdzieś za, nie wiem, 15 groszy, mniej więcej tyle. I teraz tak, no tutaj właśnie ten okres rozliczeniowy, bardzo ciężko to porównać, ile to jest tak naprawdę dni. I zużycie od 25 czerwca do 15 lipca plus jakieś zużycie wcześniejsze, które nie było rejestrowane przez dewelopera na nasz rachunek. Dlatego to jest tyle kilowatogodzin i 210 lir. I teraz tak, ja nie mogłam trochę dojść do swoich rachunków z PGE, o co tam chodzi, bo ja dostaję takie półroczne rozliczenia w Polsce i to w zasadzie jest tam jakoś podzielone, nie wiem. I słuchajcie, ja też w ogóle zaczęłam sobie tak czytać trochę o tym prądzie. Dlatego, że jak w 2017 roku przeprowadziłam się do własnego mieszkania, to słuchajcie, ja wtedy rachunki za prąd miałam takie, nie wiem, chyba 50 zł. Ja to nawet kiedyś gdzieś przeglądałam. No to wiecie, 2017 rok 50 zł, a tutaj właśnie znalazłam na stronie, że od 2019 roku chyba energia wzrosła o 60%. Nie wiem, no powiem Wam, że ceny energii w Polsce bardzo wzrosły. I teraz mnie to zastanawia, bo okej, jeśli ta energia wzrosła nawet o 60%, czy Wasze wynagrodzenia wzrosły od 2019 roku aż o 60%? No myślę, że nie, że tu jednak oczywiście jest wzrost wynagrodzeń, ale nie aż taki. Słuchajcie, jeśli chodzi o prąd, no to wydaje mi się, że przy tych kilowatogodzinach, no to to jest bardzo fajna cena jak dla mnie, a w porównaniu do tego, co płaciłam w 2022 roku w Polsce. 2023 jest droższy i tutaj właśnie sprawdziłam sobie, ile może wynosić kilowatogodzina, no i jest napisane, że około złotówki, więc no tutaj musiałabym pewnie za to samo zapłacić w Polsce ponad 200 zł. To tak
jak możecie odnieść do swoich rachunków i jak to wygląda. I tutaj właśnie jeśli chodzi o minimalną pensję w Turcji, ona wynosi teraz 11 500 lir na rękę. Nie wiem, to kiedy sprawdzałam, to jest chyba 1700 zł na rękę, ale jeszcze tu podpiszę. U nas na rękę jest ile? Z 2700. No to jest to taka różnica, to można sobie tak skalkulować właśnie, gdzie ten prąd jest tańszy, jak to odnosi się do tureckiej wypłaty. Ale tak jak ja zaznaczam, ja tutaj patrzę ze swojej perspektywy, tak jak nie zarabiam liry, no to porównując do moich kosztów w Polsce, gdzie przeprowadzka do Turcji miała je zredukować, no to redukuje dość mocno, tak? No bo więc płacę tutaj w zasadzie teraz 1/4 tego, co płaciłabym pewnie w Polsce. Teraz słuchajcie, woda. Tu rozliczenia wody są też w okresie takim miesięcznym. W ogóle wydaje mi się, że w Turcji wszystko jest w takich okresach miesięcznych. Natomiast tak jak u mnie w Polsce na przykład była woda, no to rozliczenie półroczne. Prąd półroczny. Pewnie można mieć częściej, ale trzeba za to jakoś tam dodatkowo zapłacić. I teraz tak, ja Wam pokażę ten rachunek za wodę. Natomiast on też jest taki niewymierny, dlatego że tutaj mamy, właśnie my rejestrowaliśmy wodę dopiero tutaj w lipcu. Rejestrowaliśmy wodę na nasze nazwisko, dlatego tak jak mówiłam wcześniej na temat właśnie tego, czy mieszkania mają w Turcji fundamenty, że w momencie otrzymania iskanu, czyli tak naprawdę zaakceptowania projektu budowy i oddania budynku do użytku, my jesteśmy w stanie zarejestrować i prąd, i wodę na własne nazwisko. Więc tutaj też odczyt wody, pierwszy mam z 3 lipca 2023 do 8 lipca 2023. To by, słuchajcie, wynosiło 5 dni. Ale tak naprawdę ten odczyt, liczniki mamy już założone praktycznie od samego początku. Jak 2 lata temu kupiłam tutaj mieszkanie, to łącznie przybywaliśmy tutaj może jakieś 6 miesięcy. Więc weźcie pod uwagę, że to rozliczenie wody, ono może być tak całkiem nawet od samego początku, albo jakoś przynajmniej o jakieś dodatkowe 3 miesiące, jak tutaj przebywaliśmy, ale tak jak mówię, to bardzo ciężko wskazać, dlatego znów pokazuję zużycie. I teraz tak, ja Wam pokażę właśnie ten rachunek, jak on wygląda. To jest właśnie tutaj, że my należymy do tego dystryktu, do tego regionu Didim. I tutaj właśnie mamy zużycie i mamy, ile to wszystko nas wynosi. I teraz słuchajcie, tutaj zużycie wynosi 7 metrów sześciennych, czyli tak jakby 7 kubików. I za to wycenili nam 124 liry. To jest tyle złotówek. I słuchajcie, tak patrzyłam na przeciętne wykorzystanie wody, no to na takie 2 osoby to jest miesięcznie 5-6 kubików. Wiecie, my tu nie mamy jakoś oddzielnie zimnej i gorącej wody, dlatego tak jak mówiłam, że my wodę podgrzewamy w bojlerze, więc w zasadzie całe zużycie to jest tylko ta zimna woda, którą właśnie nam dostarczają. Więc słuchajcie, tutaj jeszcze chciałabym powiedzieć, że my w tej wodzie, którą mamy może tutaj liczoną jakoś od początku, albo nie wiem, przynajmniej od roku, jak to jeszcze przebywaliśmy po kilka miesięcy, no to ostatnio tutaj właśnie przez ten miesiąc podlewamy ogródek i to dość intensywnie, bo też pokazywałam właśnie w innym filmie, że zasadziliśmy trawę i słuchajcie, ona ruszyła. Także jestem zadowolona, bo każda wydana złotówka na tą wodę jest tego warta. No dobrze, czyli też za 7 kubików 124 liry i teraz tak, wyszukałam sobie, jak to wygląda w Polsce. To tutaj właśnie liczony jest kubik wody razem z odprowadzaniem ścieków. Różnie, zależy od województwa, zależy chyba od miasta. No tak, najtaniej to chyba znalazłam gdzieś 9-10 zł, a są nawet jakieś miejsca w Polsce, że to jest, nie wiem, około 20 zł. No, także podsumowując, 7 kubików 124 liry. To jest tylko zimna woda. No i słuchajcie, ostatnia sprawa to jest tak naprawdę gaz. Tutaj nad Morzem Egejskim nie ma jako tako ogrzewania gazowego, nie ma podciągniętego gazociągu. Dlatego my zdecydowaliśmy się na przykład na kuchenkę gazową. I w tym momencie kupujemy takie ogromne butle gazu i z tego korzystamy. I słuchajcie, właśnie ostatnio nam się dopiero skończyła ta butla gazu. My próbowaliśmy zrozumieć, na jak dużo ona starczyła. Więc jak kupiliśmy to mieszkanie 2 lata temu, byliśmy tutaj przez 2 miesiące. Później byliśmy jakieś dodatkowe 3 miesiące. Powiedziałabym, że byliśmy tu łącznie jakieś 6-7 miesięcy, dopóki się tu przeprowadziliśmy. Plus to, że tutaj przyjechaliśmy tego 25 czerwca i korzystaliśmy prawie miesiąc. No to powiedzmy, że to jakieś 7-8
8 miesięcy i ta jedna butla nam starczyła. A powiem Wam, że tak naprawdę w tym miesiącu my bardzo dużo gotujemy i to tak naprawdę kuchenka w ogóle nie stygnie, dlatego że tak jak mówiłam we wcześniejszych filmach, że chodzimy sobie na targ, kupujemy różne właśnie warzywa, owoce, robimy sobie jakieś weki, jakieś dżemy, dlatego ja ciągle grzeję tą kuchenkę. Jesteśmy osobami, które bardzo dużo właśnie wykorzystują. Więc słuchajcie, to jest taka butla. Ja tak próbowałam znaleźć mniej więcej, ile taka butla kosztuje w Polsce. I myślę, że to jakieś są takie standardowe wymiary. To na pewno nie jest 5 kilo, bo ja bym to lekko podniosła. Myślę, że to jest taka 11-kilowa butla gazowa. I tutaj płacimy za to 350 lir. To jest tyle złotówek. Ale słuchajcie, tu mamy, ta kwota jest też z dowozem, dlatego że my nie mamy jeszcze samochodów, więc oni muszą nam tu przywieźć, dać nową butlę, więc myślę, że to serwis za to sobie doliczają. Sprawdzałam w internecie tak mniej więcej, ile taka butla na gaz kosztuje, no to różnie, 50-70 zł, więc chyba całkiem podobnie. Wiecie, no tak naprawdę jak ma się tylko właśnie na gaz, kuchenkę gazową, no to ona bardzo mało pobiera, tak? To podsumowując, tak naprawdę te koszty tutaj, no to na pewno gaz myślę, że wychodzi bardzo podobnie, jeśli chodzi o to zużycie kuchenki. Woda wydaje mi się, że jest dość tania, ale muszę sobie jeszcze właśnie posprawdzać, ile ja za tą wodę tak naprawdę płaciłam właśnie w Polsce. Cały czas powtarzam to, że nie podobał mi się w Polsce rozliczanie czynszu i tego, że my płacimy wszystko z góry, a później dopiero na przykład tak jak u mnie w okresie półrocznym jest rozliczenie. I wiecie, mi tak naprawdę bardzo trudno jest wywnioskować, ile ja tak naprawdę tej wody zużywałam, bo miałam jakieś tam przypisane kubiki na dwie osoby, ale tak naprawdę ja tej wody zawsze zużyłam tam mniej, bo miałam jakieś zwroty. Wiecie, później tak naprawdę z tych rozliczeń, no to coś tam oddają, ja to musiałabym jakoś liczyć. Natomiast tu w Turcji podoba mi się, że tak naprawdę nie ma tego czynszu administracyjnego, że płacicie zaliczki z góry na poczet właśnie ciepłej, zimnej wody, gazu. Ja słuchajcie, nawet miałam w Polsce kuchenkę na gaz i ten gaz też miałam w czynszu. Więc oni mi tam doliczali chyba po 20 zł od osoby za ten gaz, tak mi się wydaje. To wiecie, to jest tak naprawdę bardzo dużo, no bo jak ja tutaj płacę tylko to 350 lira i mi to starczyło na jakieś na pewno 6 miesięcy, a wiecie, a w Polsce płacę 40 zł za sam gaz do kuchenki. Dużo. No i prąd, wydaje mi się, że tutaj naprawdę dla mnie jest dużo lepiej, dużo taniej. I słuchajcie, kolejny odcinek to na pewno będzie o tym czynszu, bo ja o tym tak dużo narzekam, bo wydaje mi się, że to jak w Polsce naliczany jest ten czynsz i to rozliczane, to jest jakiś kosmos. I wiecie, tak naprawdę to, co wydarzyło się tej zimy 2022-2023, no to totalny skandal. Wiecie, tutaj tu właśnie chodzi o te podwyżki ogrzewania. Tak jak w mojej spółdzielni to było 400% podwyżki. I wiecie, była telewizja, nie wiem, próbowali coś tam zrobić. Oni później trochę zmniejszyli te zaliczki, bo to wiecie, przyszło lato, ale co to znów będzie na zimę. Teraz czytam, że w ogóle 2024 rok znów będzie jakiś taki drogi prąd. I tak jak zaznaczałam wcześniej, że takim powodem przeprowadzki do Turcji dla mnie było trochę ograniczenie tych rosnących kosztów życia w Polsce, bo powiem Wam kolejna rzecz, no w tym czynszu ja w ogóle przygotuję sobie ten mój czynsz taki administracyjny i chyba go po kolei omówię, bo słuchajcie, mnie to po prostu śmieci, to przecież ile śmieci mogą kosztować i one na przykład właśnie tak jak w Mazowieckim, to rosną po prostu co 2 miesiące jest wzrost śmieci. No to tyle moi kochani, możecie dać znać właśnie ile Wy płacicie za prąd, przy ilu osobach. No nic, wydaje mi się, że to już tyle, jeśli chodzi właśnie o te rachunki. Ja na pewno zrobię jakąś aktualizację po takim pełnym miesiącu rozliczeniowym, kiedy właśnie tutaj przesiedzimy. Myślę, że też będzie pewnie różnica pomiędzy latem a zimą. Ktoś to zaznaczył w ostatnim filmie w komentarzach, że w Turcji wszystko poszło 200% w górę. I teraz słuchajcie, ceny idą strasznie w górę. Oni teraz podwyższyli VAT dosłownie na wszystko. Każda stawka VAT-u poszła w górę. Jakieś podatki od samochodów, po prostu co się dało, to podwyższyli. Tylko słuchajcie, jeśli ceny rosną w lirze, to głównie też dlatego, że tutaj strasznie podwyższają minimalną pensję.
Słuchajcie, Turcy co kilka miesięcy mają podwyższoną pensję, nie wiem, o 30%, o 40%. Jak słuchajcie, 2 lata temu, nie wiem, minimalna wydaje mi się, że tu była około, nie wiem, 3000 lir, nie wiem, szczelam, 4000 lir, bo tak myślę, że wtedy jakoś była lira za 50 groszy, nie? No to, nie wiem, szczelam, 3000 lir. A oni teraz biorą na rękę 11,5 tysiąca lir. Wiecie, a minęły ledwo 2 lata. No to jak to mogą ceny w Turcji nie rosnąć w lirze tureckiej? One muszą rosnąć, tak? No to jest logiczne. Tutaj niestety Turcy domagali się przed wyborami, że wiecie, oni tam nawet chcą 15 tysięcy lir na rękę, a może i 20 by chcieli. No oni mogą chcieć, tylko że oni jakby nie biorą pod uwagę i później są zaskoczeni, że ceny wszystkiego wzrastają. Dlatego słuchajcie, jeśli ktoś słyszy, że ceny w Turcji wzrastają i ten prąd też wzrasta, to jasne, że wzrasta. On, słuchajcie, cały czas wzrasta, bo jak ja jestem w Turcji od 3 miesięcy, to wyobraźcie sobie, że 3 miesiące temu lira była 20 groszy. Dzisiaj lira po 3 miesiącach jest 15 groszy. No to słuchajcie, jak może cena nie wzrosnąć przy takiej inflacji? No musi wzrosnąć. Natomiast ja przeliczając to właśnie 3 na złotówkę, 3 na euro, no to wychodzi całkiem podobnie, tak?